Tak naprawdę wszyscy robimy przekręty i w każdej rodzinie, gdyby tak poszukać w pamięci rodzinnej, to znalazłyby się jakieś przekręty. Ja znam taką rodzinę, w której uparcie utrzymywano, że nie tyle nie leje jak z cebra, ile nie leje jak zebra. Natomiast w mojej rodzinie to podobno ja wymyśliłem określenie na taki bardzo nieokreślony typ serka, twarożku, w którym są tam rzodkiewki, szczypiorek, coś tam jeszcze, cebulka, i to się po prostu nazywało papciarz. Wszyscy wiedzą, co to jest papciarz. Papciarz jest klasycznym przekrętem.